Jest afera związana z reprezentacją Niemiec. No tak naprawdę tego się nikt nie spodziewa. Na krótko, praktycznie przed mundialem, na 20 parę dni jest afera w reprezentacji Niemiec, ale nie tylko, bo to jest praktycznie afera na całe Niemcy, afera obyczajowa, ale o tym w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, Niemcy, wydawałoby się, że tak, wzór do naśladowania, kraj, jeśli chodzi o piłkę nożną, no to absolutnie tutaj lider, co chwilę zdobywają wysokie lokaty podczas mistrzostw świata. Jest nawet takie powiedzenie, że piłka nożna to taka dziwna gra, gdzie gra 20, czy biega za piłką 22 zawodników, a na końcu i tak wygrywają Niemcy. Okazuje się, że Niemcy nie są takie święte, że jest afera w całych Niemczech dotycząca piłki nożnej, ale w społeczeństwie. Chodzi dokładnie o dwóch zawodników, którzy są reprezentantami Niemiec, Özila i Gündogana. Ci dwaj panowie, ci dwaj zawodnicy występują w lidze angielskiej. Jeden występuje w Arsenalu Londyn, Özil, a drugi Gündogan występuje w Manchesterze City. I tutaj, a także tutaj mamy piłkarza, tak, Tosuna, który także spotkał się. I ci panowie, trzech tych piłkarzy spotkało się z premierem Turcji, tutaj, któremu przekazali Erdoganowi, tak, któremu przekazali tutaj koszulkę ze swojego klubu, gdzie występują, ale jakby to nie budziło jakby takiego zszokowania, tylko o to chodzi, że jeden z piłkarzy, dokładnie Gündogan, na tej koszulce zrobił podpis, taką dedykację dla prezydenta mojego kraju, tak, z wyrazami szczególnego szacunku dla prezydenta mojego kraju. O, w ten sposób właśnie napisał, z wyrazami szczególnego szacunku dla prezydenta mojego kraju. No i absolutnie rozpoczęła się wrzawa, kontrowersja i tutaj sprzeciw w Niemczech. Zareagowały partie polityczne, działacze, ludzie, kibice. No bo to są piłkarze, którzy reprezentują Niemcy na co dzień, tak? Jeszcze tutaj gwoli wyjaśnienia trzeba powiedzieć o tym, że to są piłkarze, którzy oczywiście mają korzenie, tak, tureckie, natomiast no, w Niemczech jest bardzo dużo Turków, jest bodajże, tak, jeśli nie chcę tutaj mylić się, ale jest około bodajże 5 milionów, to było kilka lat temu takie statystyki, że jest 5 milionów Turków, natomiast oni są doskonale zasymilowani, tak, doskonale się czują, oni się czują Niemcami, no i tak naprawdę to wzbudziło zszokowanie, bo no, z jednej strony są to piłkarze, tak, mają korzenie tureckie, ale mają obywatelstwo niemieckie i to są jeszcze piłkarze, którzy grają dla reprezentacji Niemiec, tak? To teraz się pojawia taki znak zapytania, a co gdyby na przykład Niemcy spotkały się podczas mistrzostw świata, czy po prostu w jakimś innym meczu z Turcją? Znaczy, że co, piłkarze by grali tak, żeby nie strzelić bramki Turcji i tak dalej? No w każdym razie spotkało się to zachowanie z krytyką wszystkich praktycznie partii politycznych, działaczy, a także środowisk. No, sytuacja jest zupełnie niecodzienna, no bo piłkarze, którzy na co dzień reprezentują Niemcy, przychodzą tak do premiera Erdogana i tutaj jeszcze mówią, że to jest prezydent ich kraju, tak? Przecież wiadomo, że to nie jest prezydent Niemiec, no ich prezydentem ich kraju jest Niemiec. No więc jest to oczywiście afera obyczajowa. Troszeczkę ta sytuacja przypomina sytuację, którą mamy w Polsce, a mianowicie z Mirkiem Klozą, który już zakończył praktycznie karierę, tak, już chyba tam został trenerem rezerw jakiegoś klubu w Bundeslidze. Natomiast i także tutaj z Łukaszem Podolskim, to są zawodnicy, którzy w bardzo młodym wieku, bodajże w wieku tam 2 lat, w latach 80. wyjechali z rodzicami do Niemiec. No i teoretycznie urodzili się w Polsce, powinni być Polakami, powinni reprezentować Polskę. Oczywiście gdzieś tam ZPN, to jeszcze w dawnych latach gdzieś zapomniał, żeby się zgłosić o tych piłkarzy, no i praktycznie podkupiła ich reprezentacja Niemiec. Natomiast nie ma takiej sytuacji, tak, żeby na przykład Podolski się spotkał i Miro Kloze z prezydentem, nie wiem, Dudą czy jakimś innym prezydentem Polski we wcześniejszych latach, tak, i podarował koszulkę z podpisem, że dla naszego tutaj prezydenta, z wyrazami szczególnego szacunku dla prezydenta naszego kraju. No absolutnie szokująca tak naprawdę sprawa.
Wiadomo, że Niemcy, teraz mamy kwestię tutaj dużo uchodźców. Niemcy są otwarte, tak, jakby na różne tutaj narodowości. Jest to kraj tolerancyjny. Natomiast no, pytanie jest tak naprawdę o przynależność do kraju, tak? No bo jak to wygląda? Przecież ktoś reprezentuje Niemcy, a z drugiej strony pisze, że dla prezydenta czy po prostu premiera ich kraju, tak? Dla prezydenta, czy tak, prezydenta ich kraju. Także napiszcie w komentarzach, co wy na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie. Jeśli chodzi o Niemcy, no to jest straszne oburzenie, afera. Zwłaszcza, że zrobili sobie zdjęcia, jeszcze te zdjęcia wrzucili na media społecznościowe. Widać tu wyraźnie, tak, tą koszulkę niebieską Gündogana. Jeżeli to byśmy powiększyli, to właśnie widać ten napis, że z wyrazami szacunku dla prezydenta. Absolutnie szokująca sprawa. Oczywiście nie szokuje to, że oni jak może się czują tak Turkami, bo każdy ma prawo się czuć tak. Tak samo na przykład Łukasz Podolski mówi, że na koniec kariery chciałby zagrać w Polsce, tak, w Górniku Zabrze na Śląsku. Ma żonę też z Polski, no ale nie manifestuje taką przynależność, tak? No przecież nie ma takiej sytuacji, że na przykład, nie wiem, Łukasz Podolski jak grał tak w reprezentacji Niemiec, strzela bramkę i potem jak po bramki i dla Niemiec zakłada czy zabiera ze sobą flagę Polski, no bo to trochę jest dziwna sprawa. Albo się reprezentuje, tak jak tutaj mamy w tym przypadku, ci trzej czołowi piłkarze reprezentują barwy Niemiec, albo też reprezentują po prostu barwy Turcji, tak? Zwłaszcza, że tym bardziej jest to szokujące zachowanie z ich strony, bo to są bardzo dobrzy zawodnicy, którzy dużo grają, którzy są w topowych drużynach. No Özil, no to absolutnie ja go tak po prostu darzę szacunkiem i podziwiam tego zawodnika. Gündogan, który też po prostu Manchester City, naprawdę Pep Guardiola, który zarządza tym Manchesterem, nie sprowadza byle kogo, zasłużony piłkarz. No i kolejny tutaj zawodnik to był Tosun, tak, ale chodzi tutaj głównie o Gündogana, to właśnie on napisał tą koszulkę z tą dedykacją. No, wrzawa jest niesamowita w Niemczech. Ciekawa sprawa jest to, że ja mówiłem właśnie praktycznie przed tymi mistrzostwami świata na początku 2018 roku, że według mnie niespodziankę sprawią Niemcy i wynika to z kilku przyczyn, a więc za długo tam już jest selekcjoner, znaczy jeśli chodzi tutaj o selekcjonera Niemiec, oczywiście mówi się, że on zakończy karierę po tych mistrzostwach, ale po tym jak zdobył po prostu tytuły tutaj z Niemcami, tak, mistrzostwa świata, no to wtedy już praktycznie powinien zakończyć przygodę. Dużo zawodników w reprezentacji Niemiec wypadło, no i na pewno teraz ta afera nie spowoduje dobrej atmosfery w szatni, tak, dobrych relacji między piłkarzami. No nie bywa tak naprawdę sytuacja w dzisiejszych czasach niespotykana, tak? Niespotykana, no bo wielu jest tak naprawdę piłkarzy, którzy praktycznie całe życie grają za granicą, tak na przykład w Polsce mamy piłkarzy Błaszczykowski, Piszczek, ale na końcu się utożsamiają, tak, z Polską grają i występują do reprezentacji Polski, tak? Jedna sprawa to jest występować w klubie, no bo to jest przynależność do klubu, można też całować na przykład klubu jakiegoś, może tak na przykład Ozil być, tak? Chociaż Ozil nie całuje herbu, ale może być na przykład piłkarzem tutaj, piłkarzem, który pochodzi z Niemiec i może całować klub, tak, czy herb Arsenalu Londyn, czyli klubu angielskiego, no ale tutaj co innego się wymaga, jeśli chodzi o reprezentację, tak, chociażby sam fakt tego, no, jeżeli nawet oni się poczują wewnętrznie, tak, że tutaj prezydent Erdogan rzeczywiście jest ich prezydentem, no ale jak się mają czuć kibice, którzy tracą, czy wydają pieniądze na bilety, kupują szaliki, koszulki i kupują, co tak naprawdę bilet, czy kupują koszulkę, jeżeli na przykład ktoś ma koszulkę reprezentacji Niemiec z Gündoganem, tak? No to co taki na przykład kibic ma czuć, jeżeli on pisze, że jego prezydentem jest Erdogan, tak? Oczywiście pomijam tutaj kwestię, tylko chodzi o kwestie, pomijam kwestie polityczne czy społeczne. Chodzi mi o przynależność tutaj do reprezentacji, o przynależność do państwa i gry dla po prostu reprezentacji, no bo o to nam chodzi, tak, w kontekście tych zawodników.
w kontekście tych zawodników, no bo tutaj sytuacja jest przeciwna. To się okazuje, że tak, Ozil, Gündogan i to są zawodnicy, którzy występują na co dzień w Wielkiej Brytanii, są reprezentantami Niemiec, a jeszcze tutaj Gündogan pod skórą czuje się, że jest jakby tutaj Turkiem, tak, czyli prezydentem jego jest Erdogan. No to ja nie wiem, gdzie tak naprawdę jest jaka przynależność tego piłkarza do państwa, tak, do klubu, no bo na co dzień gra w innym kraju, później gra w reprezentacji Niemiec, ale jeszcze wewnętrznie czuje się jakby tutaj, że po prostu Turcja jest jego domem, tak? Oczywiście może czuć, natomiast no na pewno takie są odczucia społeczeństwa niemieckiego, no bo nasze odczucia są zupełnie inne. No wiadomo, że wszelkie państwa, które występują na Mistrzostwa Świata, no to się cieszą z niepowodzeń przeciwników, no bo to większe szanse dla nich, tak, podczas tych Mistrzostw Świata. Także tak to właśnie wygląda. Aczkolwiek wiadomo, że reprezentacja Niemiec ma tyle zawodników, że spokojnie można zastąpić tych zawodników innymi po prostu piłkarzami. Tam nawet drugi po prostu komplet piłkarzy, tak, czy piłkarze zapasowi, czy drugi po prostu rezerwowy skład jest na tyle silny, że może wystawić tutaj trener. Mówi się, że jakby reprezentacja Niemiec ma 3 równorzędne, takie same jedenastki piłkarzy. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Napiszcie w komentarzach, co wy na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.